No cóż, wspaniały sen reprezentacji Danii zakończył się na półfinale. Przegrali 2-1 z Anglikami po rewelacyjnym spotkaniu i na pewno odpadają z podniesioną głową. Ale przykre jest to, że do ich porażki przyczynił się główny arbiter tego spotkania, czyli pan Denny McKelly, który z kapelusza w dogrywce podyktował rzut karny, a także nie zatrzymał gry, gdy na boisku znajdowała się druga piłka. Gdyby w tych sytuacjach podjął właściwe decyzje, to prawdopodobnie obejrzelibyśmy serię rzutów karnych. Zacznijmy jednak od samego początku, bo działo się naprawdę sporo, a to spotkanie było bardzo szybkie. Stosunkowo szybko, no bo już po pół godziny gry padła także pierwsza bramka w tym półfinale, która co więcej być może zasługuje nawet na miano gola tego turnieju. Mikkel Damsgaard uderzył z rzutu wolnego jak Cristiano Ronaldo za czasów gry w Manchesterze United. Precyzyjne uderzenie, piekielnie mocne pod poprzeczkę. Jordan Pickford, który do tamtej chwili bramki na Euro jeszcze nie puścił, w końcu skapitulował. No ale po takim strzale to naprawdę nie wstyd. Nie wiem, czy w tym momencie na świecie jest bramkarz, który obroniłby tak idealne uderzenie. Reprezentacja Anglii, która po 30 minutach była oszołomiona postawą rywali, przebudziła się po stracie pierwszej bramki. Raheem Sterling powinien być wyrównać, gdyż znalazł się w 100% sytuacji, ale Kasper Schmeichel był na posterunku i obronił w sytuacji, w której z góry był skazany na porażkę. Jednak po kolejnych kilkudziesięciu sekundach był już remis. Kolejny raz obrona Danii się zagapiła i dopuściła do groźnej sytuacji. Ją wykorzystał kapitan Danii, czyli Simon Kjær, który wbił piłkę do własnej siatki. Jednak w tej sytuacji, gdyby on tego nie zrobił, to i tak Raheem Sterling wpakowałby futbolówkę do pustej bramki. Druga połowa to już totalna dominacja reprezentacji Anglii i dramatyczne bronienie się Duńczyków do samego końca regulaminowego czasu gry. Kasper Schmeichel znowu w bramce wyprawiał cuda. Bronił groźne uderzenia kapitana Manchesteru United Harry'ego Maguire'a i jego kolegów. W 74 minucie pierwszą błędną decyzję w tym meczu podjął arbiter. Reprezentacji Anglii należał się rzut karny. W polu karnym faulowany był Harry Kane. Jednak sędzia w tej sytuacji na wapno nie wskazał. Podjęto decyzję, że angielski napastnik chwilę wcześniej dopuścił się faulu w ataku, a że ważna w takich sytuacjach jest kolejność, to gra została cofnięta i o karnym mowy nie było. No jednak umówmy się, decyzja o faulu w ataku jest bardzo, ale to bardzo naciągana. Duńczycy nie mieli sił, grał tylko charakter i grało serce. Wcześniejsze spotkania, a w tym wyjazd do Baku, był bardzo, ale to bardzo wyczerpujący. No i to dało o sobie znać właśnie w tym spotkaniu. Anglia naciskała coraz bardziej, no i chyba tylko cud sprawił, że piłka do końca regulaminowego czasu gry w bramce Danii nie zatrzepotała. Idealną okazję w dosłownie ostatnich 5 sekundach tego meczu miał Harry Kane. Dostał idealne podanie od Grealisha, ale źle ułożył stopę i nawet nie oddał uderzenia. W tym momencie czekała nas dogrywka. Czuć było, że bramka dla Anglików wisi w powietrzu, ale nikt nie spodziewał się, że to zwycięstwo podaruje im arbiter. W 101 minucie Raheem Sterling, powiedzmy to sobie szczerze, nurkował w polu karnym. Sędzia wskazał na 11 metr od bramki i nawet sędziowie na warze nie zmienili jego błędnej decyzji. Powtórki pokazały, że faktycznie był kontakt pomiędzy piłkarzami, ale w momencie, gdy to podopieczny Pepa Guardioli kładł się na murawie. Skąd nabrał takie nawyki? No tego możemy się tylko domyślać, ale nie on pierwszy i nie ostatni robi takie świństwa. Po co nam ten VAR, po co nam te kilkadziesiąt kamer na stadionie, jak to kompletnie nic nie daje? Do wykonania tej 11 podszedł Harry Kane, a Kasper Schmeichel obronił jego uderzenie. Prawie złapał futbolówkę, ale ona wróciła w pole karne. No i przy dobitce piłkarz Leicester tak naprawdę nie mógł już nic zrobić. Ale tak w ogóle to już nawet nie chodzi o tego karnego, bo gra powinna być zatrzymana wcześniej. W tej samej akcji, gdy to Raheem Sterling wbiegał w pole karne Duńczyków, na boisku była druga piłka. Postanowiłem sprawdzić, co w takiej sytuacji musi zrobić arbiter. I przepisy FIFA mówią jasno. Sędzia może przerwać grę i nakazać wznowienie rzutem sędziowskim, lub także pozwolić na kontynuowanie gry, jeżeli druga piłka nie ma wpływu na akcję. Rzecz w tym, że ta druga piłka znalazła się być może metr od biegnącego Sterlinga i goniącego go rywala. Wynika z tego, że sędzia uznał, że ta druga piłka, która znajdowała się tuż obok, nie mogła mieć wpływu na akcję. Zastanówmy się teraz i powiedzmy sobie szczerze, czy to nie jest nielogiczne? Czy taka bliskość drugiej futbolówki nie mogła mieć wpływu na akcję, po której Raheem Sterling postanowił ponurkować? Jest to naprawdę niepojęte, aby takie kuriozum miało prawo odbyć się w meczu półfinałowym Euro. Przykre jest to, że kolejny raz jesteśmy zmuszeni mówić o takich kontrowersjach i błędach sędziów, a nie możemy zająć się prawdziwym sportem. Niestety my już nic nie wskuramy i Dania także nic nie zmieni. Było minęło i niestety musimy się z tym pogodzić. Raz jeszcze podkreślę to, że naprawdę przykre jest, że Dania odpadła po takich kontrowersjach, a
wracając do spotkania, no to do końca meczu, jak już dokładnie wiecie, nic się nie zmieniło. Była za to jedna dziwna decyzja Garetha Southgate'a, który najpierw wprowadził na boisko Grealisha, a potem kazał mu opuścić murawę. Nie wydawało się, aby doznał on jakiegoś urazu, więc albo była to jakaś zmiana taktyczna wymuszona przez sytuację na boisku, albo nie wypełniał swoich zadań i była to przysłowiowa wędka. Anglikom trzeba jednak oddać to, że byli po prostu lepsi. Pokazali dużą determinację i od drugiej połowy nie dali Duńczykom w ogóle pograć w piłkę. Zbigniew Boniek na Twitterze napisał tak: karny, nie karny, będą dyskusje. Jedno jest pewne, wygrali lepsi. I choć naprawdę rzadko z panem prezesem się zgadzam, to w tej sytuacji przyznaję mu rację, ale także nie do końca. Anglia była lepsza, ale to wynik meczu jest decydujący. Na tablicy wynikowej było po jeden, a z tego wynika, że piękna gra mogła nie przynieść efektów w postaci bramek. Gdyby nie lista błędów, które popełnił sędzia, ale także sędziowie przy monitorach, to prawdopodobnie oglądalibyśmy serię jedenastek. Swojego rozczarowania i zarazem żalu na konferencji prasowej nie krył trener reprezentacji Danii. Jesteśmy głęboko rozczarowani, jest to dla mnie niezwykle trudne, ale chcę spojrzeć na to z innej perspektywy za 24 lub kilka godzin. Jesteśmy rozczarowani, że byliśmy tak blisko awansu do finału, a się nie udało. Nie sądziłem, że decyzja o wyniku meczu zostanie podjęta w takich okolicznościach. Sterling przebiega obok drugiej piłki, potem wymusza rzut karny. To są sytuacje, które mnie denerwują. Zwracałem uwagę na tą piłkę w momencie, gdy Sterling zbliżał się do naszego pola karnego. Podbiegłem do sędziego technicznego. Był jeszcze czas na zatrzymanie gry. Jedną rzeczą jest przegranie meczu, ale co innego w taki sposób. To naprawdę denerwujące i szkoda mi moich chłopaków, bo ich wysiłek był nadaremny przez sędziów tego meczu. Po takich okolicznościach to nie wydaje mi się, aby ktokolwiek w Europie kibicował reprezentacji Anglii w finałowym spotkaniu. No oczywiście oprócz kibiców na wyspach, no ale też mi się nie wydaje, aby Szkoci im kibicowali. Włochy mają jednak coś do udowodnienia. Po pierwsze to stracili swojego lidera, czyli Spinazzolę, i mają dodatkową motywację, aby wygrać w niedzielnym finale. Co więcej, w roku 2012 w finale Euro przegrali z Hiszpanami aż 4-0. Teraz znowu są w finale i mają okazję na rewanż. Jednak Anglia zagrała bardzo dobry mecz i jeżeli te ekipy spotkałyby się w półfinale, to po tym co zobaczyłem w ostatnich dwóch dniach, zdecydowanie postawiłbym na Anglików. Roberto Mancini ma jeszcze kilka dni na poprawę gry swojej drużyny, gdyż jeżeli zagrają tak samo z reprezentacją Hiszpanii, to o końcowy korzystny rezultat może być niesamowicie ciężko. A tak już na sam koniec, po emocjach na Euro, łapcie luźną ciekawostkę o Mario Balotellim. Były reprezentant Włoch znalazł nowego pracodawcę. Przenosi się do klubu Adana Demirspor. Oni w poprzednim sezonie awansowali do najwyższej klasy rozgrywkowej w tym kraju. Klub z tego transferu oczywiście bardzo się cieszy, ale znając już podejście Balotelliego, to może odbić im się czkawką. Wielka szkoda, że tak Włoch poprowadził swoją karierę, gdyż spokojnie do 35 roku życia mógł grać na najwyższym poziomie w najlepszych klubach tego świata. Na podpisaniu umowy z nowym klubem był także obecny jego agent, czyli Mino Raiola. I pozostało nam już tylko jedno finałowe spotkanie, a wydaje się, że kilka dni temu Euro się rozpoczynało, a ono już się kończy. Pozostaje nam mieć nadzieję na niesamowicie emocjonujący finał. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Poza tym pamiętajcie o promocji Betfan, która została przygotowana specjalnie dla widzów naszego kanału. Jeżeli przy zakładaniu konta podacie kod LANDRY600, a następnie wpłacicie minimum 50 zł, to wtedy otrzymacie free bet o wartości 60 zł. Dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia już jutro o godzinie 6 rano. Cześć!